Cześć, jestem właśnie na specjalnym szkoleniu, na którym zobaczymy m.in. jak na zachowania kierowców wpływają różne czynniki. Jest to szkolenie dla tych, co już trochę prowadzą. Ja co prawda nie mam jeszcze prawa jazdy, zostało mi zdanie egzaminu praktycznego, ale sądzę, że taka lekcja odpowiedzialności może przydać się każdemu. Pierwsze ćwiczenie dotyczyło hamowania na śliskim i wyprowadzania auta z poślizgu. Trzeba założyć kontrę, czyli trzeba skręcić kierownicą we właściwą stronę. I teraz pytanie. Skręcamy, jeżeli ty ucieka mi w prawo, czy skręcam w drugą stronę, w lewo? Jak ty ucieka w prawo, to żeby dorównać, to na prawo też. Dokładnie tak. I o to właśnie chodzi. Czyli jeżeli chodzi o poślizg na sterownik, który wystąpi z prawej strony, szybko trzeba skręcić kierownicą w prawo, żeby ten poślizg opanować, żeby ten tył nam wrócił w to właściwe miejsce. I o to chodzi w tym ćwiczeniu, żebyśmy nauczyli się prawidłowych odruchów na kierownicy. Dobrze. Gotowa? Na razie spokojnie, bardzo powoli. Gdyby coś się zadziało niedobrego, za dużo, za mocno, to też zahamujemy bardzo mocno, dobrze? I sprzęgło, i hamulec wciśniemy do końca. Na razie jeszcze troszkę dalej tu podjedziemy, tak? No i jedziemy ciut szybciej i skręcamy w lewo. I teraz ciut szybciej. I się zadzieje. O, właśnie tak! Brawo, 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 brawo! O to właśnie chodziło, idealnie, prawda? Jeszcze możemy bardziej podkreślić hamowanie awaryjne. Jeszcze możemy sobie mocniej zahamować, żeby to auto nagle nam się zatrzymało. Dlatego tak ważne jest kontra i hamowanie. Sprawdziło się? Tak. To próbujemy jeszcze raz. Super. Jeszcze trochę poćwiczyłam i szło mi coraz lepiej. Sytuacje na drogach są naprawdę różne. I kto wie, może ta praktyka kiedyś mi się przyda. No właśnie tak, idealnie. Porządna kontra i porządne hamowanie awaryjne. Piątka albo żółwik. Żółwik i piąteczka. Idealnie, super. Teraz pan właśnie zakłada mi kombinezon, który będzie symulował u mnie stan upojenia alkoholowego. To będzie 1,6-1,7 promila we krwi. Czuję, jak wszystko jest ciężkie i rzeczywiście na pewno będzie ciężko mi się poruszać. I zamazanie jest obrazu i... trudniej rozpoznać odległości. Oprócz alkogogli, które miałam na sobie, były dostępne też gogle symulujące kacę oraz stan po narkotykach. Więc możemy iść. Dobrze. Na próbę. Tylko w którą stronę? Za rękę zaprowadzę w takim razie. Dobrze. Proszę ze mną. Dziwnie pani idzie. Miałam w tym stroju wykonać dwa zadania. W pierwszym miałam strzelić piłką do bramki. A w drugim przedostać się pomiędzy pachołkami. Muszę wam powiedzieć, że to zadanie było naprawdę ciężkie w tych goglach. Cały obraz był taki zamazany, wszystko przekrzywione, odległości były inne niż w rzeczywistości, więc nie prowadźcie pod wpływem absolutnie. Najpierw jedziemy sobie spokojnie, pierwszy przejazd, żeby zobaczyć, zapoznać się z torem, jak to powinno wyglądać, a za chwilę pojedziemy drugi raz z tak zwanym rozpraszaczem. Pokazujemy, dlaczego nie należy używać telefonów podczas jazdy, rozmawiać przez telefon, ale co gorsza, pisania SMS-ów lub też odczytywania tych SMS-ów. Dobra, nie możemy ruszać. Na próbie kontrolnej poszło mi całkiem dobrze. Nie wpadłam na żaden pachołek i sprawnie pokonałam całą trasę. Z komórką w ręku było o wiele ciężej. Dostaliśmy wiadomość, proszę odczytać wiadomość. Proszę bardzo, czytamy wiadomość od kogoś. I cały czas próbujmy się utrzymać na drodze. Tak. Co się dzieje, kiedy rozmawiamy przez telefon? Tak, albo próbujemy sobie zrobić jakieś zdjęcie. A widzimy, co się dzieje, prawda? Ułamek sekundy. Tak. I patrzymy na drogę. I proszę. To już musimy się zatrzymać, wycofnąć. Odkręćmy w drugą stronę. W lewo, bardziej. Jeszcze chwilkę. No i proszę, jak już jesteśmy, to proszę. Czytamy tego SMS-a lub też próbujemy sobie zrobić selfie. Ale cały czas próbujemy jechać. Jako pasażer zwykły, kiedy my skupialiśmy się na drodze, wszystko było idealnie. Mogłem się zrelaksować, odpoczywać. Idealnie, miałem pełne zaufanie do kierowcy. W tym momencie, przykro mi bardzo, ale nie. Także nie piszemy SMS-ów, nie używamy telefonów, kiedy prowadzimy auto. Za mną jest refleksomierz i gra polega na tym, aby w 30 sekund nacisnąć jak najwięcej guzików, które się zaświecą. Wynik w naszej grupie to było mniej więcej 30 parę, mój to 24, a najlepsi rajdowcy, tacy światowi, uzyskują wynik 58-60 takich naciśnięć, więc jest to naprawdę imponujący wynik.
okazuje się, że mało kto ma refleks kierowcy rajdowego, więc na co dzień za kierownicą nie zachowujmy się tak, jakbyśmy byli na torze wyścigowym. Rozpędzimy się do prędkości 30 km na godzinę. W momencie, kiedy przód samochodu naszego zrówna się z tą tablicą z napisem hamulec, tak. Wciskasz to pełno hamulec w gestii takiej, jakbyś robiła hamowanie awaryjne. Śmiało. Troszeczkę szybciej. Jeszcze. Dobrze. Jest. Stop. Pełne wciśnięcie hamulca. Musisz to zrobić jeszcze mocniej. Dobrze. Jeszcze mocniej, ze sprzęgłem. Bardzo, bardzo gwałtownie. Tak jakby dobrze. To była sytuacja awaryjna na drodze. Proszę. Czyli jeszcze mocniej? Tak. Dobrze. Przed nami jest przeszkoda na pasie ruchu, prawda? Będziemy jechać, rozpędzimy się ile się da. Rozpoczniesz hamowanie na mój sygnał stop i ominiesz przeszkodę z tej strony, z której strony zapali się zielone światło. Dobrze, czyli proszę. Rozpędzam się ile mogę. Ile możesz. Później zatrzymuję się i tam, gdzie zaświeci się... Hamujesz. Na mój sygnał i w trakcie hamowania omijasz przeszkodę ze strony, z której zapali się zielone światło. Dobrze. Gazu. Dużo gazu. I hamowanie. Ale jeszcze... A, myślałam, że już... Bo pan powiedział, że już... Gazu! Przepraszam. Rozpędzamy się. Pierwsze koty za płot. Gazu. Rozpędzamy się. Spokojnie. Stop. Tak to ma wyglądać. Okay. To było hamowanie awaryjne. Bardzo dobrze. Jedziemy dalej. Pamiętamy zawsze o sprzęgle i o pełnym, jak najsilniejszym wciśnięciu hamulca. Dobrze. Fajne. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że przy hamowaniu wytracanie prędkości odbywa się na bardzo dużym dystansie. Wypoczętemu, uważnemu kierowcy czas reakcji od momentu zauważenia, że trzeba zahamować, do chwili podjęcia rzeczywistego działania wynosi 0,9 sekundy. Samochód jadący po suchej nawierzchni z prędkością 72 km na godzinę w ciągu jednej sekundy pokonuje dystans około 22 metrów. To z kolei oznacza, że zanim kierowca zacznie hamować przez 0,9 sekundy, auto przejedzie około 20 metrów, czyli długość około 5 samochodów zaparkowanych jeden za drugim. Dodatkowo, po wciśnięciu hamulca, żeby wyhamować do zera z prędkości 72 km na godzinę, przy suchej nawierzchni przeciętny samochód potrzebuje około 35 metrów. Zatem całkowity przejechany dystans od momentu zauważenia, że trzeba zahamować, do całkowitego zatrzymania się wynosi aż 55 metrów. Jak widzicie, bardzo łatwo jest się rozproszyć podczas jazdy, a symulacja upojenia alkoholowego może nie oddaje tego stanu w 100%, ale myślę, że całkiem dobrze pokazuje, jak możemy się przeliczyć ze swoimi zdolnościami. Czasem niektórzy, zasiadając za kółkiem, czują się zbyt pewni siebie, tracą kontrolę nad swoimi emocjami albo nie zdają sobie sprawy ze swoich ograniczeń. Dlatego sądzę, że to bardzo ważne, aby trochę bardziej skupić się na bezpieczeństwie i podchodzić do prowadzenia z większym rozsądkiem. To już wszystko na dziś, dziękuję Wam za oglądanie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!